Kuchnia polowa wydobyta to kolejne cenne odkrycie podczas prac archeologicznych na terenie byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Zespół poszukiwaczy zebrał już imponującą kolekcję, m.in. guziki, monety, butelki, obuwie, drut kolczasty oraz ubrania. W ramach tutaj Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania Muzeum Historycznego przy Górze Śmierci prowadzone są prace poszukiwawcze, można powiedzieć z, z, poprze, z poprzedniego wieku, bo już z XX wieku, tak, z czasów wojennych, właśnie w tej chwili jesteśmy świadkami wydobycia prawdopodobnie urządzeń pralni, którym, które tutaj były zlokalizowane na tym terenie. Z tego, co tutaj panowie mówią, poszukują, że są te tych eksponatów będzie więcej, tych urządzeń różnych, bo ślady po prostu po odkryciu wewnętrznej warstwy gruntu wskazują na to, że jest tego więcej. Mamy tutaj, odnaleźliśmy sporo pozostałości po obozie, który niedaleko tak naprawdę funkcjonował e, za czasów II wojny światowej i za czasów II wojny światowej. E, mamy nieśmiertelniki, mamy elementy, fragmenty ubrań osób, które były tu osadzone. I zobaczymy, co tak naprawdę Ziemia pokaże nam jeszcze, bo w tym momencie tak naprawdę chyba nikt nie wie, co dokładnie skrywa, a przede wszystkim skrywa druga część tego obiektu, który, który jest za nami. My się cieszymy, że po wielu dniach prac archeologicznych udało się no, wydobyć takie bardzo cenne artefakty z czasów II wojny światowej, ale jak domniemujemy, mogą to być artefakty z prowincją nawet okresu międzywojennego, a nawet I wojny światowej. To, co widzimy. Na naszym stanowisku domniemujemy, że mogą to być kuchnie bądź też pralnie obozowe, które tutaj były używane w czasie funkcjonowania obozów. Z drugiej strony, te obiekty mogły tu przybyć właśnie ze wschodu z żołnierzami sowieckimi, którzy byli albo tutaj w niewoli, albo tutaj w 1944 roku przybyli, kiedy, kiedy tu Pierwszy Front Ukraiński, marszałka Iwana Koniewa wiadomo, wyzwalał te tereny. Na razie do hipotezy. Po dogłębniejszej analizie zdobytego materiału będziemy się starali tutaj dociec, co naprawdę udało nam się tak do końca odkryć. Poza tym to, co nas naprawdę cieszy, to jest mnóstwo e, drobnych i większych artefaktów e, z czasu funkcjonowania obozu i poligonu. Przede wszystkim są to nieśmiertelniki kolejne, które tutaj żeśmy znaleźli. E, czy to mówię lotnika, że tak powiem, Luftwaffe, czy to formacji konnych e, SS, czy też innych formacji Waffen-SS, które tutaj, e, że tak powiem, stacjonowały na terenie poligonu Waffen-SS z pl. placu Hydrauli Pustków. Natomiast. Poza tymi takimi bardzo e, wskaźnikowymi, że tak powiem, artefaktami jest cała masa drobnych rzeczy, guzików, medalików, szczotek do zębów. Y Obuwia, fragmenty ubrań. Wszystkim nas cieszy to, że udało nam się zlokalizować y, numery obozowe więźniów obozów Pustkowa. Jeden z więźniów na pewno był tutaj zatrzymany w wyniku jakichś działań sądowych, miał obwódkę zieloną ten numer. Drugi z kolei y, to na pewno więzień zatrzymany, to jest przyczyn polityczny, czyli ten, który działał y, w podziemiu zbrojnym. Bądź też mogła być to osoba z tajnego nauczania, może harcerz szarych szeregów, ale na pewno ktoś, kto wiadomo, sprzeciwiał się w sposób zdecydowany w konspiracji tutaj Niemcom. Na pewno cieszy nas to, że znajdujemy fragmenty ubrań więźniów też. Jeden z bardzo ciekawych obiektów to przede wszystkim fragment ubrania więźnia z literą P czy powiedzmy tutaj fragment ubrania z zaznaczonym czerwonym trójkątem, co on też mówi, że jest to więzień zatrzymany tutaj z przyczyn politycznych. No i cała masa rzeczy, cała masa rzeczy szklanych, że tak powiem porcelanowych, elementy sztućców, grzebieni, guzików, dalej monety, szczoteczki do zębów, obuwie, podkówki od wojskowych, butów żołnierskich, także, także. Mnóstwo tego wychodzi, oczywiście obok całej masy takich rzeczy związanych z infrastrukturą budowlaną, czyli, czyli elementy ceglane, betonowe, zbrojeniowe, czy powiedzmy elementy z drutu koczastego tego tego obozu, także cała, cała masa rzeczy, które no, dla nas to jest ważne, że wydobywamy je w miejscu historycznym, gdzie... Miały miejsce te wydarzenia, że e, są to oryginalne przedmioty, nie pochodzące z okresu powojennego, powiedzmy, z jakichś tam ostatnich dziesięcioleci, tylko są to naprawdę rzeczy pochodzące tak z obozu, jak i z funkcjonowania poligonu. Według informacji zabezpieczone obiekty zostaną przewiezione do pracowni konserwatorskiej. Te i wiele innych wydobytych przedmiotów po wykonaniu niezbędnych prac zostaną wyeksponowane w ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci.